500 plus to za mało. Dla młodych rodziców, a zwłaszcza matek, najważniejsze jest to, żeby ich dzieci miały opiekę, kiedy one pójdą do pracy. W gminie Szadek znaleziono rozwiązanie. Wykorzystując środki z rządowego programu Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zorganizowano żłobek. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku w Chamentowie, Sikucinie była szkoła podstawowa. Kiedy zabrakło dzieci, rodzice zorganizowali szkołę społeczną. Jak i na tę placówkę zabrakło chętnych, zorganizowali filię przedszkola w Szadku. Od 14 października ubiegłego roku jest tam żłobek na 16 miejsc. Wspieramy wszechstronny rozwój, tak jak mówiłam. Wkładają dziewczyny dużo pracy, dużo serca, dużo miłości i radości tym dzieciom. Cztery opiekunki pracują od godziny 6.30 do 16.30. A praktycznie jedyna troska to przekonanie, że miejsc w żłobku jest stanowczo za mało. Mam nadzieję, że w krótkiej przyszłości będziemy mogli zwiększyć liczbę dzieci, ponieważ żłobkiem jest ogromne zainteresowanie. 16 miejsc zapełniło się błyskawicznie, także nawet została utworzona lista rezerwowa, gdzie kilkoro maluszków czeka na swoją kolej. Samorządowcy od dawna starają się zwiększyć liczbę miejsc lub nawet otworzyć drugi żłobek w innej części gminy Szadek. Żłobek cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Niestety, mamy tam tylko 16 miejsc. W związku z tym trzeba podjąć jakieś działania, które już z tyłu głowy panu burmistrzowi się układają. I mam nadzieję, że ziszczą się i będzie możliwość realizacji dalszych tego typu inicjatyw niezmiernie potrzebnych dla młodych mieszkańców naszej gminy. A to wiadomo będzie po 23 czerwca, kiedy zakończy się realizacja programu, według którego działa żłobek w Chamentowie. A póki co... Bardzo kochamy naszą pracę i nasze dzieci. I Stasiunek nie płacze. A jest tu. A jak fajnie? Fajnie. Super. Super.